Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie. W kolejnym odcinku naszej serii spróbujemy zmierzyć się z liturgią słowa na czwartą niedzielę zwykłą. A konkretniej chcielibyśmy się zatrzymać nad pierwszym czytaniem i spróbujmy ułożyć schemat modlitwy. Schemat, który obowiązywał już za czasów Mojżesza, ale obowiązuje również dzisiaj. Zacznijmy od tego, że modlitwę inicjuje zawsze Bóg. To On jest zawsze pierwszy, zawsze przed człowiekiem. Nigdy nie daje się prześcignąć człowiekowi. To On odzywa się w tym najbardziej intymnym sanktuarium człowieka, jakim jest sumienie. Ale człowiek też tutaj ma swoją rolę. Jaką? Na początku prośba. Prośba człowieka. Od tego wszystko się zaczyna. No bo nie można mówić o modlitwie, kiedy my nie zrobimy nic, aby się z tym Bogiem skontaktować, połączyć. W dzisiejszym słowie czytamy: Mojżesz tak przemówił do ludu. Pan Bóg Twój wzbudzi Ci proroka spośród braci Twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Chorebie w dniu zgromadzenia. O to prosiłeś. Lud prosił Pana Boga. To po pierwsze. Powtórę, konfrontacja naszej ludzkiej woli, naszej ludzkiej prośby z wolą Boga. No bo nie zawsze to, o co my prosimy, to, czego my chcemy, jest w zamyśle Pana Boga dla nas dobre, jest realizacją naszego powołania. I na potwierdzenie fragment dzisiejszego czytania. Odrzekł im Pan. Dobrze powiedzieli. Dobrze powiedzieli. To odrzekł im Pan w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Trzeci punkt to realizacja. Bóg jest wszechmogący. Naprawdę. Może wszystko uczynić. W jednej chwili. Wiara w Niego pozwala mieć nadzieję, że nie ma sytuacji bez wyjścia, no bo jest Bóg, który mi pomoże. Zawsze uleczy i podniesie moje życie. Co by się nie działo? Mówi Pan. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty, i włożę w jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co rozkaże. Mamy trzeci punkt. I czwarty punkt to odpowiedzialność. Jest to bardzo trudna część modlitwy, bardzo często nawet lekceważona przez nas. Bóg wysłuchuje nasze modlitwy bardzo często, daje nam to, o co prosimy. Ale już w naszej gestii jest dbanie o ten dar, który otrzymujemy. Odpowiedzialność spoczywa na nas. W dzisiejszym czytaniu odpowiedzialność jest obustronna. I ludzi słuchających proroka, i samego proroka za dar, który otrzymuje. Słyszymy: jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć. Oto cały schemat modlitwy, który przyłożyć można z powodzeniem każdego dnia do naszego kontaktu z Panem Bogiem. Tak działa Bóg, tak współdziała człowiek i to jest przepis na szczęśliwe życie. Modlitwa to klucz, który otworzyć może wiele szczelnie zamkniętych drzwi w dzisiejszym świecie. To jest nasze zadanie, to jest nasza próba. Pamiętajcie, prośba człowieka, konfrontacja woli Bożej z wolą ludzką, realizacja i odpowiedzialność. Szczęść Boże.